The initial discovery of Tutankhamun's tomb. And? This is Howard Carter's original exclusive. But yesterday morning, from our Egyptian correspondent, we received this. Tutankhamun's tomb. New tunnels. I see. I've stayed in bed for less. Our man stumbled across this new dig site. After we received the information, news reached us that he'd been found fever-ridden, hiding nearby, ranting about a new tomb. Now you're getting interesting. Whose tomb? Well, this is why we've called you. I'll see you around. Wait, you'll get nowhere without Carter's original information. He was the first to discover Tutankhamun's tomb and reported exclusively to us. His original chamber layouts and notes lie in the relevant issues in our archive room, invaluable to the tomb raider. Quite. And where are these archives? Time to finish what Carter started. Cześć, witajcie wszyscy. Z tej strony Frodo. Witajcie w takim bonusowym levelu. Chciałbym wam pokazać właśnie ten level. To jest taki, no nie można tego nazwać goldem, ale no takim króciutkim levelem, który też bardzo nawiązuje do Tomb Raider 4. To będzie takie nasze zakończenie tej serii. Jak widzieliśmy na filmiku, dostaliśmy tutaj od, sobie zapisałem, Sir Peter Stothard, tak nazywał się. To był kiedyś były redaktor naczelny gazety The Times. Prosi nas właśnie tutaj, Larę prosi o znalezienie grobowca Tutankhamona. Oczywiście przyjmujemy zlecenie i jesteśmy właśnie w takim króciutkim epizodzie, że tak powiem. Tutaj w tym levelu mamy dwa sekrety. Tu jest jeden, pierwszy. Sobie też to przejdziemy. Ojej. Na górę. To będzie tak w ramach zakończenia. W ostatnim odcinku z Tomb Raider 4 koniec. Miałem problemy techniczne i nie pożegnałem się z wami, a chciałem was zaprosić na kolejną serię, ale to zrobię na końcu. Na końcu po prostu tego dodatku. Dobrze, to był pierwszy nasz sekret. Więc spoko. Mamy pierwszy. Tak, tu mamy apteczkę i mamy flary. Jest kilka znajdziek tutaj w tym etapie. Niektóre są potrzebne, niektóre naprawdę nie, bo jest etap tak krótki, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego po prostu wykorzystać. Tu była pułapka. Ojej. I jeszcze po drugiej stronie chyba mam naboje do Uzi, chociaż nie wiem chyba po co, bo o ile pamiętam, to tutaj nie ma broni
uzików, chyba że mamy już ekwipunku. Ale nie mamy. Dziwne. Ta gwiazda spadła. Także dobrze, że zrobiłem ten skok. I tutaj taka ciekawostka, jeśli chodzi o właśnie o tą lokację, o te tutaj, o te ujęcie. Bardzo często pojawia się to ujęcie, jeśli chodzi o ładowanie się gry w Tomb Raider 4. I dużo właśnie osób jeszcze wtedy zastanawiało się, skąd to ujęcie, jak nie ma jej w oryginalnej grze. A to jest właśnie z tego levelu. To tak by the way. Tutaj mamy jeszcze znajdźki i kolejny sekret, żeby odblokować, to musimy walnąć sobie. Tak, jeśli ja to w ogóle zrobię. A czemu nie mogę tego zrobić? Ej, no nie róbcie jaj. Jakiś bug? Miałem te głowy lwów rozwalić, ale widzę, że jakiś bug mi się tutaj wkradł. A to mogę? To mogę, a tamtej nie mogę. No zobaczymy jeszcze, popróbuję. Jak nie, to zrobię jakieś cięcie. Bo chciałem wam pokazać jeszcze ten sekret, no ale zobaczymy. A nie, dobra, jest. Dzięki temu, tutaj za tym całym skarbem, otworzyło się przejście. O, właśnie tutaj na dole. Możemy sobie wejść na górę. Jest sekret. Mamy naboje do kuszy i tutaj chyba mamy kuszę, chociaż tak naprawdę, szczerze wam powiem, niepotrzebna w tym etapie. Nawet nie zdążymy jej użyć. No ale dobra. Wychodzimy. I teraz tak, tutaj jest taka waza, to możemy sobie przesunąć. Zresztą nawet widać ślady, że było to przesuwane. Dobra. Odblokował się podest. Szakale też się obudziły i już zmierzają w moim kierunku, a ja tutaj ani broni, ani nic. Dobra. W ogóle jakiś zapis zróbmy, bo to nic nie wiadomo. No chłopaki. Co jest? Idziemy dalej. Widziałem, że naboje mi się skończyły do shotguna, ale chyba mamy niebieskie jeszcze. Okej. Tutaj są mumie, no ale na mumie nie mamy nic. Pomimo tego, że mamy kuszę, ale nie mamy naboi, które eksplodują, niestety. No, mumie się obudzą, ale słuchajcie, je omijamy, nie ma sensu z nimi się tutaj męczyć. Tutaj fajna, ciekawa lokacja, taka łódź grobowcu, pływająca. Trochę krokodyli. No chłopaki, co jest z wami? Sprytni, inteligentni są. Tutaj mamy broń. Rewolwer.
Ale gdzieś tu jeszcze jeden był, tak? Nasz kolega, czy nie? A nie, dopiero. A tam jest jeszcze jeden. I tu. To jednak dobrze myślałem, że jest jeszcze. Dobra, ten padł, a tamten łazi. Fajnie to wygląda. Szkoda, że nie można wejść sobie na tą łódź. To by było dość ciekawe. A poczekajcie. Weźmiemy ten rewolwer. Troszkę znowu postrzelamy. Ale to przepłyńmy tam do niego, bo widzę, że on nie kwapi się, żeby tutaj do nas przyjść. To my przyjdziemy do niego. Nie, jeszcze. No tyle wpakowałem w niego. Co jest? Kurde. Dobra, musimy i tak tu wskoczyć. Bo tutaj jest wajcha. Przekręcimy sobie ją. Dobra. Fajna lokacja. Podoba mi się. I tutaj otworzyło się przejście, więc możemy śmiało sobie tu wskoczyć. Robaki możemy łatwo zrobić, że tak powiem, w coś. Pójdą za nami i wpadną w kratę. O, to by było na tyle. Tutaj jeszcze. O, jeszcze tu. Idą za nami? Jeszcze? Czy już spokój? Dobra, zabieramy wszystko, co potrzebne. Tu widzę jeszcze naboje. Aha, jeszcze wejdźmy na górę. Zobaczymy, co tam jest. Ej, ale skąd te robale się wzięły znowu? Mykać stąd. Przecież jeszcze jeden. A jeden też potrafi zrobić nieźle. Dobra, przesuwamy. Poczekajcie. Ja w końcu wlazłem tam na górę. No nie, nie wlazłem. Dobra, tutaj też. Apteczka. Nie ma nic, okej. Dobra. Ja pierdzielę, zaraz mnie podpali. Przesuwamy tą wazę. Dobra, teraz tak. Idziemy. Mam jakąś inną broń. To sobie połączymy z tym. Mamy kuszę. Zużyjemy trochę naboi do kuszy. I teraz tak, tutaj musimy, żeby przejść na drugą stronę, rozwalić te łby. Dobra. Mumie wstaną, nie szkodzi nic.
Szkoda, że nie można ich rozwalić, no ale nie mamy takich naboi. Ojej, pułapka. I tu chyba jeszcze jedno będzie, więc uciekajmy. Spadnie? Spadnie, dobra. Teraz będzie dobrze. No i jesteśmy po to, po co tu przyszliśmy. Jest artefakt. Jak on się w ogóle nazywa? The Golden Mask. Aha, złota maska. No dobra. Wychodzimy. Tu chyba będą robale. No albo po co? Dobrze, zróbmy tak, żeby one znowu spadły. Dobra, wszystko? Jeszcze jakieś niedobitki. No chodźcie tu. Dobra. I tutaj mamy klapę. No i cóż. To już chyba będzie koniec tego odcinka. No pewnie, że tak. Znaczy koniec tego etapu. Króciutki, słuchajcie, taki etap. Taka ciekawostka, ale czekajcie, zapiszę i wychodzimy z grobowca. No i koniec, słuchajcie. Także spoko. No, także to był tylko taki w sumie dodatek. Chciałem wam pokazać ten etap. Taką jaką ciekawostkę. Przy okazji zaprosić od razu do Tomb Raider 5. Kontynuujemy dalej przygodę. W najbliższym czasie pojawią się właśnie kolejne odcinki i nowa seria Tomb Raider 5 Chronicles, Kroniki. Co jeszcze miałem powiedzieć? No i dobra, to chyba było na tyle. Jeśli chodzi o fabułę, no to sami widzieliście w poprzedniej części. Najprawdopodobniej Larze nie udało się uciec z grobowca, ale to jest tylko taka ściema. Tutaj Werner von Kroy próbował ją uratować, no ale niestety. Ale jak wiemy, że są następne odcinki, to i wiemy, że Lara przeżyła to. Chociaż Tomb Raider 5 nie będzie nam tego wyjaśniał. Tomb Raider 5 to będzie tylko takie wspominki trzech przyjaciół. Więc zresztą sami zobaczycie. No i dobra, zapraszam was na Tomb Raider 5. Trzymajcie się, cześć!